11 listopada roku 1918 następuje koniec zaboru obcego. Znów na mapie świata polskie państwo. Wsparcia państwa odbudowają cmentarze. Cmentarze w Kostrzynówce, cmentarze w Kowlu, cmentarze, które już by nie istniały. Gdyby nie to, że kilkanaście lat temu zapaleńcy, tak naprawdę ruszając w nieznane, przywrócili miejsca, których nie było. Przywrócili słupy pamięci marszałka Piłsudskiego w Kostrzynówce, było ich 8. Które niewidzialna ręka poroznosiła po całej okolicy, a te dzieciaki na swoich rękach taskały je tam, gdzie one stały pierwotnie. Także naprawdę nie widziałem tej młodzieży, jak pracowała. Widziałem tylko, z jakim namaszczeniem uczestniczyła w uroczystości na cmentarzu w Lesie Polskim, gdzie kolejni znajdowani legioniści są przenoszeni. Przykro tylko, że odbywa to się na zasadzie prawie, że amatorskiej pracy, a wsparcie jest ze strony ojczyzny niewielkie. A już wczorajszy dzień w Bocach mam jeszcze cmentarz legionistów w Kowlu. Jest to góra, którą towarzysze z Ukrainy podkopali, także część grobów spadła, została zniszczona. Leży tam około 370 legionistów, do tego 1800 Austriaków. Harcerze nasza część cmentarza jest odbudowana pięknie. Natomiast harcerze zwrócili się do konsula austriackiego w Kijowie 2 lata temu i nic, i tam są haszcze. Także myślę, pies u nas dobrze, ale jest jeszcze gorzej, że ta pamięć po prostu o przeszłości w jakiś sposób metodyczny zanika, a u nas jeszcze tli się jakaś istnia. Dmuchajmy na tą iskrę, niech ona rozpadnie. Przepraszam, że ta śmieszna melodia, bo
52 lata. A gdzieś melodia zmieniła.
pamiętać i będziemy Was na wszelkiego rodzaju uroczystości patriotyczne, narodowe zapraszać. W Gminie jesteście zawsze w naszym projekcie. Widzimy. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Pani Krystynie Jamiszewskiej i załodze za przygotowanie tej uroczystości, za zorganizowanie dla uprzedniego całą uroczystość. Mając na uwadze oczywiście doniosły charakter tego święta, patriotyczny, mocno podniosły, jednakże apeluję do Państwa, świętujmy to święto też w sposób bardzo radosny. Cieszmy się z tej wolności, że możemy w tym kraju wolnym żyć, czerpmy z tego radość i zadowolenie. Tego Państwu życzę.